Bawmy się. Rok zaczął się od wielkich zmian w życiu kobiet z Wisteria Lane. Bree zaczęła odnosić sukcesy w interesach i napisała książkę kucharską. Ale w tej kuchni przygotowuje się nie tylko jedzenie, chce rozwodu. Lynette miała urwanie głowy z synami. Sypiasz z matką przyjaciela? Ale zapanowała nad sytuacją. Ten, kto stąd wyjdzie, straci nogę. Gabi jest teraz wzorową matką. Tatusia kocham bardziej. A Katrin skrywa tajemnicę. Nigdy nie było mi tak dobrze. Spotyka się z byłym mężem Susan. Poważnie? Ale to nic, bo Susan również poznała przystojniaka. Fantastycznie. Ale największa niespodzianka z wszystkich to wróciła. Ivy wyszła za mąż. Naprawdę? Słucham, pani Williams? Za bardzo dziwnego człowieka, ale nie wyszło jej to na dobre. Zabiła się. Tymczasem Bree wdała się w romans ze swoim adwokatem. Brzydzę się tobą. Czyli z byłym mężem Susan. Carl? Katrin zaręczyła się z drugim byłym Susan. To skomplikowane. Carlos właśnie odzyskał wzrok, kiedy wprowadziła się jego 16-letnia gorąca kuzynka. Lynette prawie pozbyła się bliźniaków z domu, kiedy dowiedziała się, że czeka ją powtórka z rozrywki. 6 tydzień. Jest pan pewien, że to nie rak? Z bliźniakami. Majka i Susan połączył namiętny pocałunek, ale jednak... Możesz pocałować pannę młodą. Mike ożenił się z Katrin. Czy może z Susan? Najważniejsze, kto to był. Będziecie musieli zaczekać, by się dowiedzieć.